Prawdopodobnie wiecie już, jak narysować oś liczbową i dlaczego wygląda ona tak, a nie inaczej. Podstawową właściwością osi liczbowej jest to, że możemy wybrać jakąś liczbę i przyporządkować jej konkretny punkt na osi liczbowej. Na przykład liczbę 2 zaznaczylibyśmy tak, że zaczęlibyśmy wędrówkę po osi od zera i przesunęlibyśmy się o 1-2 jednostki w prawo, i tutaj znajduje się na osi punkt odpowiadający liczbie 2. Ale w tym wideo zastanowimy się, jak dwóm liczbom przyporządkować odpowiadający im punkt na płaszczyźnie, takiej jak ta. Na przykład powiedzmy, że nasze dwie liczby to 3 i 5. Zapiszemy je w nawiasach i po przecinku. W jaki sposób możemy takim dwóm liczbom przyporządkować punkt na płaszczyźnie? Albo inaczej, w jaki sposób taki zapis może nam wskazać punkt na płaszczyźnie? Najpierw może umówmy się, jak będziemy pewne rzeczy nazywać, żeby nie było nieporozumień, żebyśmy wszyscy mówiąc to samo myśleli o tym samym. Takie coś jak to nazywa się często układem współrzędnych. Te dwie liczby to współrzędne, te dwie linie to osie, właściwie nazywają się tak samo jak w przypadku pojedynczej osi liczbowej, to też są osie. Ta oś, która biegnie poziomo od lewej do prawej, oznaczona jest najczęściej jako oś x. W przyszłości przekonacie się, że jest to oznaczenie umowne i że czasami praktycznie jest oznaczyć ją inaczej. Ta oś, która biegnie pionowo z dołu do góry, oznaczona jest najczęściej jako oś Y. I tak samo jak w przypadku osi X, również w bardziej zaawansowanych działach matematyki przekonacie się, że dobrze jest ją czasem nazwać inaczej, ale najczęściej nazywamy ją Y. W jaki sposób takie dwie współrzędne mogą wskazać konkretny punkt na takiej płaszczyźnie w takim układzie współrzędnych? Typowy sposób interpretacji takiej pary liczb jest następujący. Ta pierwsza liczba to współrzędna x. Mówi ona nam, jak daleko musimy przesunąć się wzdłuż osi X. Co to znaczy? Zaczynamy w punkcie, w którym przecinają się obydwie osie i przesuwamy się o trzy jednostki, można powiedzieć o trzy kreski w prawo, w dodatnią stronę osi X. 1, 2, 3. Punkt, którego szukamy, leży w takiej odległości od początku układów współrzędnych. Znajduje się gdzieś na tej przerywanej pionowej linii. Wszystko, co znajduje się na tej pionowej linii, ma współrzędną x równą 3. Druga liczba w tej parze to współrzędna y. Mówi ona nam, jak daleko musimy przesunąć się w górę. I można to zrobić tak, że zaczynamy jak poprzednio od początku układów współrzędnych, od tego punktu, w którym przecinałem się osie. Może zapiszmy sobie tę nazwę, bo to jest bardzo ważny punkt i warto pamiętać, jak on się nazywa: początek układów współrzędnych. Zaczynamy w początku układu i przesuwamy się o 5 jednostek w górę: 1, 2, 3, 4, 5. I wszystko, co się znajduje na tej poziomej linii, ma współrzędną y równą 5. I teraz pytanie za 100 punktów. Jaki punkt? Podpowiem, że jest tylko jeden taki, ma współrzędną x równą 3 i współrzędną y równą 5. To punkt, który leży jednocześnie na jednej i na drugiej przerywanej linii, czyli punkt przecięcia tych dwóch prostych. To tutaj. Ten punkt i tylko ten ma współrzędną x równą 3 i współrzędną y równą 5. To jest punkt o współrzędnych 3, 5. Zastanówmy się teraz, jakie są współrzędne początku układów współrzędnych. Żeby trafić na początek układu, musimy się przesunąć w prawo o 0 jednostek od punktu przecięcia osi i również w górę o 0 jednostek od punktu przecięcia osi, czyli współrzędne tego punktu to x równe 0 i y równe 0. Zróbmy teraz kilka przykładów. Powiedzmy, że chcę zaznaczyć w układzie współrzędnych punkt 2, 4. Zatrzymajcie teraz film i zastanówcie się, gdzie ten punkt się znajduje w układzie współrzędnych. No to wspólnie teraz to zrobimy. Pierwsza współrzędna, współrzędna x, mówi o tym, jak daleko musimy się przesunąć w prawo od początku układów współrzędnych. Tutaj. Druga współrzędna, współrzędna y, mówi o tym, jak daleko musimy się przesunąć w górę od początku układów współrzędnych. Najpierw od początku o 2 w prawo i potem z tego miejsca o 4 w górę. Tutaj znajduje się punkt 2, 4. Współrzędna x, jak daleko w prawo przesunęliśmy się od początku układów współrzędnych? Przesunęliśmy się o 2. Współrzędna y, jak daleko w górę przesunęliśmy się od początku układów współrzędnych? Przesunęliśmy się o 4. Zróbmy teraz coś na odwrót. Powiedzmy, że mamy punkt, który leży tutaj, i odpowiedzmy na pytanie, jakie są jego współrzędne. Zatrzymajcie jeszcze raz ten film i spróbujcie sami. OK, wiemy na pewno, że będą to dwie współrzędne, dwie liczby, czyli jakaś liczba, przecinek, jakaś liczba. Pierwsza jakaś liczba to będzie współrzędna x. Możemy znaleźć współrzędną x patrząc nad jaką liczbą na osi x znajduje się punkt, albo sprawdzając, jak daleko w prawo znajdujemy się od początku układów współrzędnych. Jeżeli poprowadzimy pionową prostą, przechodzącą przez punkt, to przetnie ona oś x w miejscu, w którym znajduje się liczba 4. Albo inaczej, znajdujemy się o 1, 2, 3, 4 w prawo od osi y. Czwórka na osi x. Drugie pytanie, jak wysoko się znajdujemy? O ile wyżej od osi x leży punkt? Znajdujemy się o 1 nad osią x, czyli druga współrzędna to będzie 1. Albo inaczej, jeżeli zaznaczymy. Poziomą linię od punktu w lewo, to przetnie ona oś y w punkcie 1. Współrzędne punktu, który zaznaczyłem, to 4, 1. Kiedy uczycie się tego po raz pierwszy, to najważniejsze, żeby pamiętać, że pierwsza liczba to współrzędna x, a druga to współrzędna y. Bo jeżeli zamienimy te współrzędne miejscami, to punkt 1, 4 to zupełnie inny punkt. Będzie leżał o 1 w kierunku x. I o 4 w kierunku y, czyli tutaj, to jest punkt o współrzędnych 1, 4. Bardzo ważne jest, żeby pamiętać, że typowa interpretacja jest taka, że pierwsza liczba mówi o ile przesuwamy się w prawo od początku układów współrzędnych, albo inaczej, jak daleko przesunęliśmy się wzdłuż osi x, albo jeszcze inaczej, nad jakim punktem osi x się znajdujemy, a druga liczba mówi, jak daleko musimy przesunąć się w kierunku pionowym. Albo inaczej, na jakiej wysokości się znajdujemy. Pokazuje nam to liczba na osi y leżąca na tej samej wysokości co punkt. Prowadzimy prostą poziomą i przecina ona oś y w jedynce.